Tomek. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa na dzisiejszym briefingu. Dzisiaj mam wyjątkową okazję przedstawić Państwu nową panią wojewodę Beatę Rutkiewicz. Pani Beata Rutkiewicz od 2015 roku do wczoraj pełniła rolę zastępcy prezydenta Wejherowa do spraw rozwoju miasta. Zakres obowiązków pani wojewody był bardzo szeroki, o czym zapewne sama za chwilę opowie. Pozyskiwanie środków unijnych to jest to, na czym doskonale się zna. Pani wojewoda jest również absolwentką Politechniki Gdańskiej, żoną i mamą dwójki nastolatków. Zapraszam panią. Dzień dobry Państwu. Witam w nowej rzeczywistości, również w województwie pomorskim. Niech tą zmianą będą flagi unijne, które widzicie na budynku urzędu, ale również flagi unijne w gabinecie nowego wojewody. Może na początek kilka słów o sobie. Przede wszystkim jestem urzędnikiem, urzędniczką i samorządowczynią. Jak widzicie, staram się używać feminatywów, chociaż nie są one również łatwe w wymowie, ale też nie są łatwe w naszej przestrzeni publicznej. Oprócz tego do moich mocnych stron należy budowanie zespołu. Jak wiecie, zajmowałam się inwestycjami, zajmowałam się gospodarką komunalną, mieszkaniową, więc to była ta działka, która jest bardzo bliska każdemu mieszkańcowi, każdego miasta, każdej gminy Polski i naszego województwa. To wymagało bardzo wielu kompetencji, ale tym podstawowym i zasadniczym oprócz merytoryki to oczywiście budowanie zespołów i ludzi wokół siebie i dialogu. Dialog polega na tym, że mówimy, a odbiorca słyszy, co mówimy i daje raport i rozmawiamy ze sobą. Na tym polega dialog, a nie na monologu. I to też chciałabym tutaj wprowadzić. Myślę, że na jakieś szersze rozmowy ze mną przyjdzie jeszcze czas. Dzisiaj mogę Państwu tylko powiedzieć, że rzeczy, które są dla mnie niezmiernie ważne, to sytuacja kobiet w naszym kraju. W szerokim tego słowa rozumieniu. Tu chodzi oczywiście o wyrównywanie płac, o szklane sufity, ale również o dostęp moich koleżanek do pracy, do transportu miejskiego, do żłobków, do bezpieczeństwa. Druga taka ważna noga to przedsiębiorcy. Wiecie, że województwo pomorskie jest silne, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość i będziemy to dalej razem z nimi budować. I trzecia, równie ważna działka, to sprawna administracja. Sprawna, otwarta, kompetentna administracja i pierwsze takie decyzje już zapadają. To znaczy jakie decyzje? Został odwołany wojewódzki konserwator zabytków. W najbliższym czasie zostanie powołana nowa osoba na to stanowisko. Również zapadły decyzje w sprawie kuratora pomorskiego. Oświata w całym kraju jest bardzo ważnym tematem, który należy odczarować, zmienić i przywrócić normalności. Ale również wczoraj została podjęta pierwsza decyzja w sprawie zmiany komisarza. Już też Państwo o tym wiecie. W Sopocie następuje zmiana. To na początek te decyzje. O kolejnych oczywiście będziemy Państwa informować. Jesteśmy otwarci na rozmowę z Wami. Urząd otwiera drzwi. Jeszcze tych nazwisk nie podam, natomiast w najbliższych dniach zapadną ostateczne decyzje. Jak wygląda ta zmiana komisarza w Sopocie od strony technicznej? Wczoraj złożyłam wniosek do pana premiera Donalda Tuska o odwołanie obecnego komisarza i powołanie byłej pani wiceprezydent Sopotu Magdaleny Jachim. Czekamy w tej chwili na oficjalną decyzję. Mieliśmy analogiczną sytuację w Pruszu, w jakiejś chwili, czy tam też można spodziewać się tego? Tak, oczywiście można, ale trzeba jeszcze na to poczekać. A za co pani panią wspomniała? Dlaczego była akurat ona? Myślę, że przez ostatnie lata dała się poznać jako sprawna samorządowczyni, jako sprawny zastępca prezydenta. Działa szeroko, nie tylko w Sopocie, ale również we wszystkich związkach samorządowych. Bardzo dobrze rozumie to miasto, ale jednocześnie jest osobą, z którą bardzo dobrze się współpracuje. Jak to jest, że obsługuje panią biuro prasowe Gdańska dzisiaj? To nietypowe, nie widzieliśmy czegoś takiego. Proszę Państwa, to jest kolejny dowód na to, że jest po prostu współpraca pomiędzy Urzędem Wojewody a samorządowcami. Jak wiecie, jestem
Ja pochodzę z samorządu i cały urząd musimy zbudować na nowo i dlatego ta pomoc od moich kolegów. Czy a propos współpracy z Gdańskiem, wie Pani o tym, że Pan Wojewoda przez 3 lata nie wydawał decyzji o odszkodowaniu dla Gdańska za Westerplatte? Czy Pani zamierza tę decyzję wydać natychmiast? Słyszała Pani o tej sprawie? Słyszałam o tej sprawie. Słyszałam o tej sprawie, ale proszę bardzo, dać mi chociaż trochę czasu. Jak powiedziałam na początku, ja jestem urzędnikiem. Najpierw muszę zapoznać się z tą sprawą, dowiedzieć się szczegółów, a potem niezwłocznie podejmę decyzję. A samo przejmowanie urzędu przebiega sukcesywnie, bo wiemy, że różnie to jest. Zaraz zobaczymy, ale co do zasady, tak. A co to znaczy, że musimy cały urząd zbudować na nowo? Cały urząd zbudować na nowo, to tak naprawdę mam na myśli biuro wojewody. To są te osoby, które są najbliższe mi, które razem ze mną będą realizować politykę rządu. Natomiast oczywiście w tym urzędzie jest wiele bardzo merytorycznych osób, które pracują tutaj od wielu lat, ale też tych, które są nowe. I te osoby, z tymi osobami będziemy rozmawiać i na nowo układać sobie współpracę. Czyli to nie jest tak, że kiedy będzie nowy dyrektor? Poinformuję Państwa, mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu. Czyli to nie jest tak, że przyjdzie nowa metra i na przykład też wyniczę, nie wiem, departamentu zdrowia i innego tego typu. Proszę Państwa, ja jestem osobą niezwykle racjonalną i merytoryczną. I wiem, że aby urząd działał, muszą pozostać filary tego urzędu, muszą pozostać na swoich stanowiskach osoby merytoryczne. I jeżeli takimi są, nie ma się czego obawiać. Czy Pan Krzysztof Wyszkowski jest Pani doradcą? Moim doradcą nie jest, z tego co się orientuję, jest jeszcze pełnomocnikiem, natomiast był doradcą pana wojewody Drelicha. Czy pani kompetencje będą dotyczyły też zmian w mediach publicznych, regionalnych? Czy tutaj jest to sfera też pani zadań? Bo jak wiemy, tutaj dużo się wydarzyło, jeśli chodzi o centralę mediów publicznych, ale mamy też ośrodek regionalny Telewizji Polskiej, no i radio publiczne. Rozmawiamy o tych zmianach oczywiście, one są bardzo istotne dla naszego regionu, natomiast to są decyzje na poziomie rządu. Czy może Pani zadeklarować, że Urząd Wojewódzki zacznie odpowiadać na pytania, bo przez ostatnie miesiące właściwie wcale nie odpisywał na maile dziennikarskie, albo odpisywał po kilkunastu telefonach? Proszę Państwa, przyszła zmiana i ta zmiana w każdym wymiarze. Ja już Państwu zadeklarowałam, że urząd będzie otwarty również dla mediów i na wszystkie pytania będziemy starać się odpowiadać. Oczywiście nie możecie od nas wymagać, że będzie to już i natychmiast, natomiast naprawdę niezwłocznie. Ci, którzy mnie znają, a widzę tutaj kilka znajomych twarz, to wiedzą, że ta współpraca moja do tej pory z mediami układała się bardzo dobrze. Ja myślę, że to już dziękujemy w takim razie. No tak jak się umawialiśmy, zapraszam Państwa do środka.